Dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w nowym miesiącu pracy, chyba mogę to tak nazwać. W nowej trasie, na nowym wyjeździe. Mamy wrzesień, dokładnie to 12 września, godzina 7:57. Aktualnie znajduję się we Wrocławiu, na obwodnicy Wrocławia. Czego dopiero teraz zaczynam nagrywać? Szczerze zastanawiałem się w ogóle, czy na tym wyjeździe łapać za kamerę, bo mam sporo materiału z tamtego wyjazdu. Ale stwierdziłem, że nic mnie to nie zaboli, więc będziemy nagrywać i ten wyjazd. Co robimy? Gdzie jedziemy? Jedziemy na załadunek, tutaj właśnie w Nowej Wsi Wrocławskiej, dokładnie. I będziemy jechać do Włoch. Dwa rozładunki we Włoszech. Ale o szczegółach będę mówił później. Jak na razie jedziemy załadować towar. Powiem szczerze, te parki logistyczne tutaj we Wrocławiu, ogólnie we Wrocławiu, tutaj na tej autostradowej obwodnicy Wrocławia, to jest taki Meksyk, że ja nie mam pytań po prostu. Jak oni tu żyją, jak oni tu funkcjonują, ciężko, naprawdę ciężko. Te korki tutaj. O Boże, masakra. No i te strefy ogromne tutaj przemysłowe. Muszę poszukać mojej firmy, nie wiem gdzie ona jest. Dobra, towar mam załadowany, szybko, sprawnie poszło. Wszystko elegancko, ja jeszcze sobie tutaj kawusie robiłem po załadunku. Aktualnie 9:24, mi załadunek zajął jakieś 25 minut. Z papierami, ze wszystkim. No i co? I jak nam się to przedstawia? 1600 km do pierwszego rozładunku. Pierwszy rozładunek mamy za Rzymem, tam w stronę Neapolu. A drugi mamy, gdzie my mamy drugi rozładunek? No i aktualnie droga numer 8 w stronę Pepika, 100 km do czeskiej granicy. Ja ogólnie w trasę wyjechałem wczoraj. Plan był taki, że miałem ładować w Polsce koło Warszawy do Niemiec i z Niemiec miałem ładować do Belgii. Ale coś tam nie pykło. Znaczy nie pykło. No pojechałem na załadunek i okazało się, że towaru nie będzie. Nie będzie wysyłany. Więc dostałem zlecenie, żeby przyjechać do Wrocławia. I we Wrocławiu załadowałem dzisiaj rano. Tak to wygląda. Taki to ten transport pokręcony jest. Co to tutaj za jakiś ciekawy obiekt się znajduje? Miejscowość Rolantowice. Jakiś poligon? Co to jest? Ależ tu tych panów policjantów jest dużo na tej trasie. Masakra. Kurde, jakieś korki, koreczki. Trzeba kombinować, żeby ominąć ten korek, co tutaj stoi. To tędy generalnie powinienem jechać. Pokazywało mi plus 25 minut. Udało się to jakoś troszeczkę ominąć. Strasznie lubię tędy jeździć tą drogą. Ogólnie lubię takie górzyste tereny. Zresztą polskie góry są piękne. I tutaj też jest pięknie. W zimie tutaj jest tak nie za ciekawie, bo są dosyć strome wyjazdy, jest dosyć dużo śniegu, a tędy jeździ dosyć dużo ciężarówek, więc jest Meksyk.
fajne, ładne mieścinki są. Taki klimat Kazimierza Dolnego trochę może. Tak mi to trochę przypomina. I co, może tak coś z faktów transportowych, bo tak mamy godzinę 12:22. U mnie teoretycznie nic się nie dzieje, a w praktyce to tak, potankowane, zakupy przed granicą zrobione. Do granicy UP Pika pozostało 3,5 km. Tą granicą jeszcze nie wyjeżdżałem. Także jakaś nowość przynajmniej, ale tutaj fajnie, fajne, fajne tereny, naprawdę fajne tereny. Cisza, spokój, zielono, górzyście, naprawdę fajnie. Jaki jest plan generalnie? Jaki jest plan? Plan jest taki, żeby jutro rano rozładować w tej miejscowości i za Rzymem. I fajnie by było jeszcze jutro rozładować tam przy Adriatyku. Ale nie wiem jak to wyjdzie, bo tutaj mam 1600 km. Tutaj jak na razie od załadunku to wszystko idzie jak flaki z olejem. Myślę, że jeszcze jakieś 1400 km zostało na pewno, albo i lepiej. Po prostu cały czas taka droga, mnóstwo fotoradarów, policji, ciężarówek, traktorów, więc no nie byłem w stanie pogonić. Teraz Pepik to też tak na pewno nie pójdzie jakoś specjalnie gładko. Nigdy mi się nie udało przez Czechy przeskoczyć jakoś tak w miarę gładko. Później Austria, no to Wiedeń na pewno przyblokuje. No jest co robić, myślę, że jakbym chciał na rano jutro być, no gruba operacja, a potem jeszcze z rozładunku tego pierwszego do tego drugiego 500 km. Także no jest co robić. No i witam panie Pepik. Dobre rano. Siemaneczko. To jest właśnie to, dlaczego mówiłem, że nie pogonię. 104 km do Brna i pokazuje mi godzinę 50 jazdy, także niefachowo. Przynajmniej widoki ładne. No i mamy godzinę 14:47, miejscowość Brno w Czechach. Do granicy Austria-Włochy mam jeszcze 490 km. Także tak przy dobrych wiatrach, jeżeli nie będzie żadnych korków i żadnych tego typu udziwnień. Nie będzie żadnych udziwnień. My jesteśmy normalni. No. No to gdzieś myślę 21 na tej granicy właśnie będę. Teraz generalnie powinno już to pójść w miarę sprawniej, w miarę łagodnie. Jak do tej pory, to wszystko szło jak krew z nosa. Tylko żebyś się kurwa nie przeliczył. No, przed chwilą wspominałem, że ładnie idzie, dobrze idzie, że teraz już powinno pójść. Tak. No. Ja pier... dobiegła końca, gdyż właśnie wjechałem do Austrii, do miejscowości Arnoldstein. To ja? Kurde, na wagę mnie ściągnęli, a tu na wadze 3,440, proszę państwa. Ale jajca, widzieliście takie rzeczy? Wjeżdża sobie człowiek elegancko, kulturalnie,
A tu wybiega pan przed maskę i na wagę ściąga. W szoku jestem. Wszystko pełen legal. Nie dzisiaj. Dobra, bo mnie pan inspektor z rytmu wybił. Do miejscowości Arnoldstein, czyli do miejscowości na granicy austriacko-włoskiej, 427 km. I ile tam jeszcze zostanie dalej? Pewnie jest jakieś 800 jeszcze stamtąd. Dzień, to jest naprawdę jakaś masakra. Godzina 17 za 3 minuty. I ja aktualnie przebiłem się już przez Wiedeń. Zajęło to masę czasu. No ale tutaj jest jakiś wypadek, dlatego uciekam z autostrady. Spróbuję to jakoś objechać, ominąć. Bo pokazuje plus 48 minut. Więc no nie wygląda to za dobrze. Próbujemy to w jakiś sposób ominąć. Chyba źle pojechałem. No, źle pojechałem. Ja się martwiłem, że źle pojechałem, a ja dobrze pojechałem. Uff, już się bałem, że coś sknociłem. No niestety trafiłem na taką bardzo niewdzięczną pogodę do przejeżdżania przez Wiedeń i jego okolice, bo wszyscy z pracy wracają. To nie Polska, że się pracuje do 18, 19 czy 20. Bo 16, 17 odwieszamy czapkę i do domu. A ja niestety właśnie w takiej godzinie do tego miasta wjechałem. Znaczy w zasadzie to nie wjechałem do tego miasta, tylko przejechałem obwodnicą tego miasta, która jest w tych godzinach wiecznie zakorkowana. Spróbuję jeszcze trochę pogwałcić ten mój objazd, bo powinienem pojechać prosto. Ale jadąc prosto pokazuje mi tam całą krzyżówkę, jakieś 700 metrów na czerwono, więc spróbuję skręcić tutaj wcześniej w lewo. Zresztą nie wiem, czy na kamerze będzie to widać, ale tam wszystko stoi. Więc spróbuję tu wcześniej skręcić w lewo i takim kurierskim, no nie wiem jak to ująć, zmysłem? Nie wiem, czy to będzie dobre określenie. Taki kurierski zmysł, żeby tu skręcić w lewo, przejechać jakieś tam 200 metrów, 300 i próbować odbijać gdzieś w prawo, żeby dostać się do tej drogi, która jest tam, bo tam, na tamtych światłach powinienem skręcić w lewo, więc skręcimy tu wcześniej i zobaczymy, czy na dobre mi to wyjdzie. No nie wygląda to najgorzej tutaj, nie wygląda to najgorzej. Zobaczymy dalej. No i jak widać, nie tylko ja pomyślałem, żeby skręcić w lewo. Wcześniej patrzę sobie na mapie, czy dałoby się tutaj pojechać w lewo. Ale to jest chyba ślepa droga. Chociaż tutaj pan na motorze zawraca. Nie, tutaj do świateł trzeba swoje odstać po prostu i tyle. I elegancko udało się ominąć. Udało się ominąć ten cały Meksyk, ten cały kibel. No tak, pozdro. No i co? I teraz wracamy na autostradę, ale już za tym wypadkiem. Trochę mi czas przyjazdu wskoczył do góry. To pokazuje mi teraz 20:40, a była 20:29. Także troszeczkę tego czasu mi przybyło, ale lepsze 11 minut do góry niż 48 czy 45.
już dojechałem na stację, że już jestem przy samej granicy praktycznie, przy samej granicy włoskiej. Zobaczymy, ile mi to moje srebrne cudeńko spaliło paliwa, ale myślę, że dosyć dużo. 616 km, jeżeli wejdzie 61 litrów, to spalanie wyjdzie dycha, ale zaraz się przekonamy. No i mordeczki, jestem w głębokim szoku. Ja tu byłem przekonany na jakieś 11 litrów spalanie przez ten górzysty teren w Czechach i przez te wiatry w Austrii, a tu 60,64 litra na 616 km. Zaraz sobie policzymy, ile przepaliłem paliwa. I mordeczki, żeby nie było, 616,8 i spalanko 9,8 litra. Także wynik naprawdę zacny. Dobra, nabijamy następne punkty i jedziemy. No i mordeczki, godzina 21:50. Witamy u Makarona. Jeszcze do przejechania trochę kilometrów, jeszcze jakieś 400 muszę przeciągnąć dzisiaj, bo umówiłem się z kumplem na parkingu, bo zabierałem mu z Polski torbę z ciuchami, także tam muszę dojechać i nie wiem, zobaczę, jak się będę czuł, może tam już po prostu zostanę. Rozładunki mam teoretycznie na czwartek. No, ale może jakby się udało, to jutro może byśmy zdjęli chociaż jeden punkcik. To już można by było sobie dolecieć na drugi te 500 km. No cóż, zobaczymy, ile będę w stanie uciągnąć, tyle uciągnę. Nie ma jakiejś tam czasowej spiny, więc ile zrobimy, tyle zrobimy. No i co, stoją smerfy, ściągają. Nie zdejmą czy nie zdejmą? Nie zdejmą. Oni mają mnie gdzieś. Pokiczkałem się z jazdy i przejeżdżam przez Wenecję, przez miasto. Znaczy w zasadzie to takimi chyba obrzeżami. Znaczy obrzeżami, no może nawet nie obrzeżami, no kawałek przez Wenecję muszę po prostu przejechać. I po prostu to jest tak rozdolone miasto, że nie mam pytań. Zresztą jak większość włoskich miast. Jest grubo, naprawdę. Porcik taki mały, stateczków naustawiane. No powiem wam szczerze, że jakość dróg we Włoszech, w miastach, to jest po prostu jakieś nieporozumienie, naprawdę. Nie wiem, kamera na pewno tego nie oddaje, ale po prostu tu jest dziura na dziurze, dziurą przykryta. Jest rzeźnia, naprawdę jest rzeźnia. Ale powiem wam, że pomimo tego, że pokićkały mi się z jazdy, to czas dojazdu do następnego punktu skrócił mi się o 4 minuty. Więc nawet chyba to nie był jakiś tam zły ruch z mojej strony. I mamy godzinę 2:40. Mi generalnie do celu zostało jeszcze 380 km. I mam taki delikatny dylemat, co tu dalej robić. Nie wiem, co tu dalej robić. Na razie to czekam na Damiana. Za 20 minut ma tutaj być. Żeby dać mu przesyłkę. I tak naprawdę nie wiem, co dalej. Tu na tej strefie nie zostanę, bo widzę, że kręci się mnóstwo... Gej! No właśnie. Bardziej bym stwierdził, że... mają ochotę na coś. Więc tutaj to na pewno nie zostanę. A znowu jak pojadę, to nie będę miał chyba za bardzo gdzie stanąć po drodze, bo będę jechał takimi krzakami trochę, takimi opłotkami. I boję się, że tam nie będę miał gdzie stanąć. Najbliższa możliwa miejscówka w ogóle, żeby stanąć teraz, to będzie, już sprawdzam, za 253 km, niestety. Znowu jak dojadę na rano i rozładuję rano
pierwszy punkt, no to żal byłoby nie pojechać na drugi, bo już później, jak rozładuję rano, to na drugi punkt będę miał, ile ja będę miał? 479 km, więc już jak zdejmę pierwsze, to już by wypadało pojechać na drugie, żeby zdjąć. Tak więc, kurde, nie wiem, no mam dylemat. Mam dylemat, co tu dalej zrobić, co tu dalej działać. Ale nic, chyba... No masakra, ile tego pedalstwa się tu kręci. To jest głowa mała po prostu. A dlaczego, skąd wiem, że to tacy zainteresowani panowie? Bo podjeżdżają tu pod drzwi, zatrzymują się i jakieś dziwne gesty rękami tu mi pokazują, nie? Tak pokazywał. Więc trzeba stąd spieprzać, nie będę tu stał na pewno, bo tragedia jest po prostu. No, więc muszę coś wymurzyć. Coś muszę wymurzyć, ale co wymurzę i co wymurzyłem, to o tym dowiecie się w następnym odcinku, bo ten odcinek już zakończę. Bo i tak będzie ciemno, nic nie będzie się działo, nic nie będę dalej nagrywał, bo nic nie będzie widać. O, zawraca. Patrzcie, widzicie? Tak się kręcą tutaj lumpy, jeżdżą w tej nazad, zawracają i zaraz tu podjedzie przede mnie, stanie pewnie. Szukają, nie powiem czego do czego. No. No i dobra, no nic, no na razie czekam, zobaczymy co tam dalej się mądrego wyklaruje. Jedź, Mośku, nie patrz się na mnie nawet. Także o tym dowiecie się w następnym odcinku, co się będzie działo. Niech Damian przyjeżdża tu szybko, bo ja chcę stąd jechać, bo mnie po prostu szlak zaraz trafi na tych cweli. Dobra, kończymy ten odcinek. Nara, bajo jajo.